Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dzisiejszy słoneczny, mroźny dzień przedstawiam Wam idealny samochód na śnieżne nawierzchnie. BMW X5 czteronapędowe z 3-litrowym turbodoładowanym silnikiem. A co on u nas robi? Oczywiście założyliśmy mu instalację gazową i od dzisiaj jeździ na gazie. Chcecie zobaczyć, jaką instalację i jak ją zrobiliśmy? Zapraszam do oglądania. BMW X5 od zawsze słynęło z dużego spalania. Ten silnik trochę przełamał tą tendencję, ponieważ można nim zejść do 10 litrów benzyny na 100 km, ale wykorzystując maksymalnie połowę jego mocy, czyli jadąc 120 na godzinę bez żadnych mocnych przyspieszeń. 3 litry turbo, 306 koni, N55 B30 z 2014 roku. Pali średnio 12-13 litrów benzyny na 100 km. To jest około 90 zł każde 100 km kosztuje. To chyba trochę za dużo, żeby jeździć nim po 1000 km tygodniowo. A jeżeli ktoś jeździ 1000 km tygodniowo, to warto założyć instalację gazową i cieszyć się z 40% oszczędności, bo gazu auto będzie paliło ciut więcej, czyli powiedzmy litr więcej niż benzyny i do tego 1 litr benzyny ekstra, ponieważ silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny musi spalać po trochę benzyny. Według nas jest to 0,2 litra na każde 100 km na jeden cylindr. Mając 6 cylindrów powinno być to w okolicach 1,2 litra, 1,0 w tych granicach. A instalację gazową, jaką zamontowaliśmy, KME Nevo Skydirect, dedykowaną do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, którą możecie wycenić sobie na naszej stronie internetowej, do której link znajdziecie tutaj w opisie. A tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego BMW, bądź do takiej Skody Superb, bądź do takiego BMW 535 z takim samym, ale dużo trudniejszym silnikiem niż ta X5. Trudniejszym, starszym, z gorszą pompą wysokiego ciśnienia. Tutaj, tak jak wspomniałem, instalacja gazowa KME Nevo Skydirect, której elementy praktycznie są niewidoczne, poza filtrami, które wymieniamy co 10 tysięcy km, czujnik ciśnienia, cała reszta jest gdzieś tam schowana. Reduktor zmieścił się chyba tam na dole, sterowniki gdzieś tam, tak więc prawie jej tutaj nie widać. Ale ona nie jest po to, żeby ją oglądać, tylko po to, żeby pomagała nam oszczędzać i tak właśnie jest w tym przypadku. Ładne. W profilu prezentuje się nasze srebrne BMW X5 w M-pakiecie. Prawda, że całkiem ładne i atrakcyjne nadal mimo 8 lat. Środek również w miarę atrakcyjny, schludny, estetyczny, jak na BMW przystało. Z dużą czytelną deską rozdzielczą, dużym wyświetlaczem, panelem komfortu i oczywiście automatyczną skrzynią biegów. System rozruchu bezkluczykowego, a przełącznik benzyna gaz po lewej stronie. W tej chwili mamy tylko i wyłącznie benzynę, świeci się jedna dioda. Przechodzimy w tryb automatyczny. Diody najpierw mrugają, pokazując tam temperaturę reduktora, a później przełączają się na gaz, zmieniając temperaturę, wskazanie temperatury reduktora na wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku, który zmieściliśmy w bagażniku pod podłogą w miejscu koła zapasowego. Co idę Wam już pokazać. Tak prezentuje się nasza X5 od zadku. Tak otwieramy jej tylną klapę, jedną część, a drugą część musimy już ręcznie. A tutaj zbiornik na gaz o pojemności 73 litrów brutto, co daje możliwość zatankowania 80%, czyli jakieś 60 litrów gazu netto powinniśmy do niego zmieścić. 60 litrów gazu netto, na ile nam to starczy? 400 km na pewno, jak pojedziemy szybko i spali nam 15 litrów gazu. Jak pojedziemy grzecznie i spali nam 10, bo takie opcje od klientów też słyszałem, to możemy przejechać i 600 km. A po przejechaniu tych 600 km jedziemy na stację, otwieramy klapkę i tankujemy sobie po 3 zł zamiast po 6,50 do tej dziurki zamiast do tej dziurki. Jak Wam się podoba takie BMW? Dla mnie nawet atrakcyjne, ciągle atrakcyjne, mimo 8 lat na karku. A jak Wam się podobał filmik? Jeżeli ok, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej,
oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania do nowoczesnych silników benzynowych. A tymczasem na gazie i żegnam, bo coś mi gimbal protestuje przeciw dalszym kręceniom. Hej!